Na drugą gawę w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym zaprasza Park Naukowo-Technologiczny w Opolu. Dzień dobry, w programie Druga Kawa, witam Maciej Nowak. Moim gościem dzisiaj jest Łukasz Szewczyk, jedynka na liście Korwin do Sejmu z województwa opolskiego. Dzień dobry. Z okręgu opolskiego właściwie, w wyborach takiej nomenklatury się używa. Tak jest. Co mi pan dzisiaj obieca? To, że nie będę nigdy głosował za podniesieniem podatków i za zwiększeniem biurokracji w naszym kraju. To mogę panu obiecać z czystym sercem. Czyli koalicja Korwina z PiS-em odpada, bo PiS, tak jak tutaj wczoraj mówił poseł Rzeżyński, zamierza wprowadzać nowe podatki. No to już mamy sytuację jasną. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie koalicyjne, to nie ja jestem osobą decyzyjną. Mhm. Dobrze, to pan obiecuje paliwo po złoty 30? Ja nie obiecuję tego paliwa. Ja twierdzę, że Polacy zasługują na paliwo po złoty 30. A to jest realne, żeby taka cena była paliwa? To jest oczywiście realne, tylko należy przesuwać pewne wydatki, a inne likwidować, żeby ta cena paliwa mogła być tak niska. Czyli jak to można zrobić? No chociażby, już mówiłem wielokrotnie, likwidując różnego rodzaju świadczenia socjalne i likwidując biurokrację, która się rozrasta w naszym kraju. No ale zlikwidowanie biurokracji czy świadczeń socjalnych bezpośrednio przełoży się na obniżenie ceny paliwa? Tak, bo będzie można obniżyć akcyzy. Ale to jeszcze wola polityczna do tego będzie potrzebna. Na pewno. Ja tylko stwierdzam to, co ja chcę zrobić i stwierdzam, na co Polacy zasługują. Mhm. Natomiast wiadomo jest, że wola polityczna jest potrzebna. No i niestety tak się to życie polityczne ułożyło w Polsce, że mamy w zasadzie w tej chwili realny socjalizm. Będzie dalej ten socjalizm trwał po 25 października? Myślę, że jeszcze po 25 pewnie będzie trwał, z tego względu, że partie inne niż dwie wiodące, czyli PiS i PO, nie wejdą w takiej ilości, nie wstawią takiej ilości posłów, żeby móc zmienić wszystko od razu. Mhm. Natomiast myślę, że już kolejne wybory będą mocno spluralizowane. To akcentowanie niższych podatków, mniej biurokracji, to w zasadzie, jak tak przeglądałem programy, rzuca się w oczy jakoś na trwałe, zapada w pamięci u Korwina i u Nowoczesnej chyba tylko. To znaczy Nowoczesna to nie może chyba zapadać w pamięci, bo to jest bardzo świeży twór, więc... Taki postulat mają 3x16. PIT, CIT i VAT po 16%. To byście byli w stanie się zgodzić, współpracować? Tak, w tej chwili tak naprawdę faktyczny podatek VAT to jest około 16%, no bo mamy stawkę podstawową i stawki pozostałe, chociażby na produkty spożywcze, więc de facto ten podatek jest gdzieś na tej wysokości 16%. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe kwestie, no my zdecydowanie jesteśmy za tym, żeby zlikwidować podatek od pracy. Czyli podatek dochodowy. Tak, dokładnie tak, od osób fizycznych. Najpierw bardzo mocno obniżyć ten podatek, a potem docelowo zlikwidować go całkowicie. Nie możemy karać Polaków za to, że pracują. I za to, że zarabiają pieniądze. Dokładnie. Im ktoś więcej zarabia, tym jest mocniej karany. Dokładnie tak. To nie jest motywujące. To nie jest motywujące i to skłania do tak zwanego kombinowania. I wspomagamy w ten sposób szarą strefę. Dokładnie. Dobrze, ja się zgadzam z tymi postulatami obniżenia podatków, czy nawet znoszenia tego podatku dochodowego, natomiast zawsze mi się rodzi w głowie takie pytanie, to skąd w takim razie pieniądze na funkcjonowanie państwa? Przede wszystkim podatek VAT oraz podatek, wcześniej była idea podatku pogłównego, natomiast również podatek od posiadanych nieruchomości, ziemi, tutaj by wchodził w grę. Oczywiście to trzeba stopniowo wszystko przeprowadzać, nie można tego zrobić jednym cięciem, z tego względu, że ten system w tej chwili działa na Polaków jak narkotyk, to znaczy oni są od niego uzależnieni. Jeżeli odstawimy gwałtownie ten narkotyk,
no to organizm tego nie wytrzyma, więc trzeba pomalutku i stopniowo zmniejszać dawki tego specyfiku. No ale to obniży jakby wpływy do budżetu państwa. Naturalnie, natomiast będziemy starali się likwidować niepotrzebną biurokrację. Jest wiele instytucji, które tak naprawdę generują masę dokumentów. Urzędnicy wykonują bardzo ciężką, nikomu niepotrzebną pracę. Ja osobiście mam kontakt z urzędnikami na różnym szczeblu. I oni naprawdę tam ciężko pracują w tych urzędach, tylko wiele tej pracy jest zupełnie niepotrzebnej i sami narzekają na to, że to jest taka syzyfowa praca w zasadzie. To bezrobocie nam skoczy w górę. No wie pan, ale otworzy się rynek, więc będzie można, zakładając, że obniżymy podatek dochodowy, a docelowo go zlikwidujemy, naprawdę będzie się opłacało otwierać mikroprzedsiębiorstwa. Wie pan, jeszcze 100 lat temu w Europie to tak działało, że każdy sobie jakoś dawał radę. No, niepotrzebne były instytucje państwowe do tworzenia miejsc pracy. Ale to jest ciekawe, co pan powiedział, bo ja mam takie przemyślenia na przykład na temat szkolnictwa, bo ja mam wrażenie, że te gimnazja zostały tylko wprowadzone po to, żeby stworzyć kolejne miejsca pracy dla nauczycieli, bo nasz kraj wyprodukował rzesze nauczycieli, pedagogów i nie miał co z tym zrobić. Ja mam wrażenie, że to jest takie ratowanie się za wszelką cenę. Czyli wnioskuję, że według pana nasze państwo działa bardziej jako opieka socjalna, coś ale opieka socjalna, która musi zapewnić miejsca pracy, niekoniecznie one są potrzebne, niż jako firma, która ma generować jakiś, że tak powiem, przychód, zysk. Znaczy, państwa nie można porównać do firmy w tej chwili, bo każdy główny księgowy spółki działającej w oparciu o prawo handlowe już by poszedł do więzienia. Więc to zupełnie nie ma się jak do praw ekonomii prowadzenie budżetu państwa. Stop rządowemu rabunkowi, na pana stronie wyczytałem. Dokładnie tak. Proszę sobie policzyć, bo to chodzi o podatki. Proszę sobie policzyć podatki. Zakładając, że jest pan na stawce podstawowej podatku dochodowego, to jest 18%. Jeżeli jest liniowy, to jest 19%. Potem drugi próg to jest 32% bodajże w tej chwili. 32%. Oprócz tego, płacąc za wszelkie dobra, płaci pan podatek VAT. Oprócz tego płaci pan akcyzy na... Opłacam haracz dla ZUS-u. Opłaca pan haracz dla ZUS-u, który też jest de facto podatkiem. Dziękuję za to, że pan mi przypomniał. A najgorsze w tym wszystkim jest to, że płacimy podatki od podatków, bo nie wiem, czy pan sobie zdaje sprawę, że najpierw na cenę paliwa jest nakładana akcyza, a potem od niej podatek VAT. Więc płacimy podatki od podatku. No tak, nie od ceny czystego paliwa, tylko od paliwa z łącznie akcyzą. Z VAT-em. Z akcyzą. Z akcyzą, dokładnie. W związku z tym razem suma summarum jest to około 83% naszych dochodów. Czyli po odjęciu tego zostanie to złoty 30. Tak. Cena czystego paliwa. No w tej chwili cena paliwa nieco spadła, ale myślę, że to jest kwestia tego, że właśnie zbliżają się wybory, lada dzień są, więc trzeba było coś zrobić, żeby przymilić. Będziecie się domagać wystąpienia Polski z Unii Europejskiej? Jak najszybciej, bo wkrótce przestaniemy być beneficjentami tego systemu. Zaczniemy do niego dopłacać i wtedy zaczną się schody. Nikt o tym nie myśli, nikt o tym nie pamięta. Będzie dramat. Dramat, więc powinien znaleźć się ktoś odważny, kto powie dość. Rozumiem, Janusz Korwin-Mikke. Na pewno. To jest jeden z niewielu dżentelmenów, którzy mówią o tym otwarcie. Taki żelazny postulat Janusza Korwin-Mikkego, kara śmierci, też będzie podnoszona przez was? Naturalnie. To jest ciągle aktualne? Oczywiście. Ile osób teoretycznie w ciągu roku mogłoby zostać skazane na taką karę? Nie mam takich danych, więc ciężko mi jest to podejmować. No to bardziej byłby straszak niż realnie grożąca kara. Być może tak.
wydaje mi się, prezesowi Korwin-Mikkemu również, że będzie to działało odstraszająco na osoby, które chcą popełnić ciężkie zbrodnie, tylko w zasadzie nie surowość tej kary, a nie uniknienie tej kary. Mhm. Czyli nie może być tak, że kara śmierci zostanie wprowadzona, a tak de facto nie będzie wykonywana, bo wtedy to nie zadziała. Bo mamy niewydajny wymiar sprawiedliwości. Chociażby. Bardzo dziękuję za rozmowę. Łukasz Szewczyk, jedynka na liście partii Korwin na Opolszczyźnie, był moim gościem w drugiej kawie. Dziękuję.